czas przedstawić absolutną elitę francuskiego metalu lat 80. Samą śmietankę. Oczywiście moim zdaniem każdy może mieć inne. W tych zespołach przede wszystkim ujawniła się ta iskra specyficzna dla metalu francuskiego, połączenie specyficzne mocniejszego uderzenia z pewnym melancholijnym wydźwiękiem. Zaczniemy od grupy Synthèse. Powstali w Avignonie w 1981 roku. Przez pierwszy okres działalności pozostawali jakby w uśpieniu, wydając tylko singiel w 1984 roku. I podpisaniu kontraktu z wytwórnią Devil's Records wydali jedyny album Prisoner w 1986 roku z angielskimi tekstami. Ten album wypełniły kawałki heavy metalowe z nieraz speed metalową szybkością. Nic powalającego, ale bardzo przyjemne dla ucha. W tym samym roku ekipa zmieniła nazwę na Sultan Seed i wydała płytę w tym samym roku Aiming for Victory. Tym razem dla wytwórni Dream Records, współpracującej już z Orphan Allies czy Mystery Blue. Niezwykła okładka, pod nią porządnie odegrany heavy metal z pierwiastkami speed metalowymi. Jeśli ktoś lubi Killers albo Excess, polecam Sultan Seed. Po wydaniu dwóch kaset demo kariera Francuzów dobiegła końca. Kolejny zespół Mistreated i album Premier Intervention w 1988 roku. Wcześniej singiel w 1984. Szybko zorientowany heavy, poparty dobrym brzmieniem, dynamiczną melodyką, bardzo dobrymi melodiami. Dominowały kompozycje w średnich tempach z urkami i solówkami granymi unisono tappingiem. Duet gitarzystów niewątpliwie wzorował się na Glennie Tiptonie i KK Downingu. Głos wokalisty Freda przypominał wokalistę Sortilege. Płyta zorientowana bardziej amerykańsko. Niektóre zagrywki podchodziły pod kapelę w stylu Armored Saint, Cerebus czy Max Warrior. Gitarzysta Bruno Ramos grał potem w kapeli Money Guns. Album został niedawno wznowiony na CD, chyba No Remorse, ale nie jestem pewien. Kupa bonusów, bardzo dobre brzmienie, polecam. Kolejny zespół, H-Bomb. Zadebiutowali epką w 83, następnie album Attack w 84 i epka The Feel is the Pain w 86. Podpisali kontrakt z holenderską wytwórnią Raven Records. Generalnie nawiązanie do energii kapel New Wave of British Heavy Metal. Niektórzy nazwali H-Bomb wręcz francuskim Raven. Pełne furii granie brzmiało niczym Motorhead na speedzie. Pojawiały się także elementy Riot, wczesnego Riot. Ten album posiadał takie killery jak Double Punk czy Exterminators. Szkoda, że w tamtym okresie formacja utraciła zaufanie szefów wytwórni Raven, którzy nie byli zainteresowani kolportażem ani promocją. I po prostu zespół rozpadł się w 1987 roku. Polecam box Axe Killer Warriors set z 2009 roku, zawierający zremasterowaną pierwszą epkę i ten album z bonusami. Następnie czas na prawdziwą petardę. Zespół ADX powstał w Paryżu w 82, znany głównie we własnym kraju w latach 80. Przez większość kariery francuskojęzyczne teksty. W 85 roku wydano debiut Execution, przyspieszony, wzmocniony New Wave,
o dużym zagęszczeniu riffów, tych szybszych kapel, typu Seitan, Jaguar, Tank, Quartz. Rodzima wytwórnia Sydney, nie wspałem jak promocji albumu, w innych krajach Europy. Ja polecam drugi album z 86, La Terreur, oraz trzeci album Suprematy z 87 roku. Później, kiedy Quintet przeszedł do niemieckiego Noise Records, na albumie Weird Vision z 90 roku porzucił te heavy speedowe naleciałości, bo trzeba powiedzieć, że ADX wzorował się na Motorhead. To brzmi jak Motorhead na sterydach po prostu. Na albumie Weird Visions przerzucono się na czysty trash i język angielski. Później ADX wrócili i nagrywają do dzisiaj. Ja polecam bardzo dobre albumy Immortal z 2011, czy choćby ubiegłoroczny Non Serviam. Absolutnie nic do zarzucenia tego zespołowi. Klasyka francuskiego heavy speedu. Zespół Fisk pochodził z Metz. Nagrał 4 płyty, na których zaśpiewało łącznie 3 wokalistów, tylko oni się zmieniali. Debiut Tracker. Dobre wrażenie sprawiał New Wave of British Heavy Metal z bojowymi chórkami. W interesujący sposób wymieszany hard rock z heavy metalem. Mój ulubiony utwór z tej płyty to galopujący Running with the Devil. A także odegrany w manierze wczesnego Riot Sad Girl. Jednak muzycy potrafili zaserwować mroczniejsze kawałki w stylu Midnight Killer z atmosferą kryminału, czy motywujące niczym wysokooktanowa benzyna Hungry for Blood z motywami zaczerpniętymi z twórczości Krokus. Fani otwarci na nowe stopy muzyki metalowej z pewnością dzisiaj nawet mogą dostrzec w tym krążku ciekawą próbę grania hard and heavy z typowym francuskim smaczkiem. Na drugim albumie Breakout w 1985 roku zespół nie zwalniał tempa, dalej serwując mix Krokus i New Wave of British Heavy Metal. Właściwie każdy numer z tej płyty miał w sobie coś ciekawego, z wyjątkiem niejakiej ballady Across a Crowded Room, która uderzała w strunę harmonijnego AOR. Hard rockowy Fire Eyes Lady, bardzo dobry. Chórki typu Kiss, także klimat rodem z horroru w utworze tytułowym Breakout. Coś z Accept, coś z Twisted Sister. Na tym krążku śpiewał Alain Duva, na debiucie André Balzer, a na trzecim i czwartym albumie Jimmy Martin. Trzeci album to był Too Hot for Love, 87. Czwarty Handle with Care, 88. Jednak te dwa ostatnie albumy mniej interesujące, bardziej postawienie na hard rock. No i ostatecznie zespół zawiesił działalność w 1989 roku, a szkoda. Kolejny zespół, jeden z moich ulubionych francuskich zespołów. Attentat Rock. Attentat Rock, debiut rok 81. Śmieszna dosyć okładka. Trzeba stwierdzić, że w momencie wydania tego albumu na rodzimej scenie konkurencja była znikoma. Najbardziej znany był oczywiście Trust, Warning wydali swój debiut i tyle. Nie było ani Satan Jokers, ani Sortilege, ani H-Bomb, którzy mieli się pojawić dopiero za 2 lata. I ten album zawierał energetyczny hard rock, dziki, daleki do dojrzałości, ale to działo na plus. Kiepska produkcja. O sile kwartetu stanowił drapieżny głos Didiera Rochette i moim zdaniem, gdyby nie ten wokalista, to debiut straciłby połowę wiarygodności. Sporo wpływów punkowych, nie do końca angażujących się, przenikających odpowiednio ten rosnący w siłę heavy metal.
Półamatorskie granie jeszcze na tym debiucie, ale dała się wyczuć pasję i próbę wniesienia nowych patentów na muzyczny rynek. I tak też się stało, gdyż krążek zyskał sporą popularność w własnym kraju. Cały materiał odśpiewano w języku rodzimym. Formacja ruszyła w tournée, zwieńczone występem na festiwalu D'Orange u boku Trust i Iron Maiden. I zespół wydał drugą płytę w roku 1984, Le Gang des Seniors. Wokalista Rochette zyskał na pewności, choć jego żwirowy głos cofnięto za ścianę gitar, zespół zaczął grać ciężej i zaproponował zdecydowanie lepszy album od poprzednika. Takie numery jak Rock Suicide, Trans Europe Express wzorowały się na Judas Priest, ale Francuzi sprawdzili się również w wolniejszych tempach w stylu La Mer du Silence. I ruszono na tournée, supportowano między innymi Motorhead, sprzedały się płyty, no i podbudowani sukcesem instrumentaliści zdecydowali się na ryzykowny krok. Mianowicie wyrzucili zespół wokalistę Rochette'a i sprowadzili do kapeli 19-letniego Argentyńczyka dorastającego w Szwecji Marka Cui, właściwie Marcelo Quiroga, i z nim nagrano krążek trzeci wydany dla wytwórni Virgin, która zapewniła dystrybucję płyty Strike w 1985 roku aż w 11 państwach, w tym w Japonii. Nowy wokalista napisał wszystkie teksty i co dziwo, profesjonalizmowi tej płyty nie można było nic zarzucić. Quintet, ponieważ zagrano na dwie gitary, dogonił europejską czołówkę moim zdaniem pod względem oryginalności i szybkości. Dzięki spontaniczności grania i podjęciu ryzyka 12 nowych kawałków nasowało skojarzenia Sortilege i Tokyo Blade. Fantastycznie zagrał duet gitarzystów, a na czoło wysuwały się Forces of the Dark, I Want You oraz Damned Witch. Na bonusie CD, na reedycji CD jako bonus wrzucono cover Judas Priest, Breaking the Law. W 1987 z grupy odszedł zrezygnowany brakiem większego sukcesu Reynal. Zastąpił go były gitarzysta Satan Joker, Stefan Bonneau. Jednak styl, a ten teatr rock wówczas złagodnił na tyle, że obawiając się wrogiej reakcji fanów, muzycy zmienili nazwę na Pink Rose. Bardziej gejowskiej nazwy nie mogli wymyśleć. I w 1988 wydali nieudaną płytę Just What You Needed. Kaszana totalna, zespół rozpadł się. Mark Cui wydał dwa single najpierw, potem przeniósł się podobno na Teneryfę, próbując swoje siły jako śpiewak kabaretowy. Generalnie polecam wszystkie trzy płyty. Attentat Rock, zapomniany zespół francuski, nie zasługujący na to zapomnienie. Zespół Nightmare, do którego mam nieco ambiwalentne uczucia. Zespół gra do dzisiaj, w 80-tych latach wydał tylko dwie płyty. Waiting for the Twilight w 84 i Power of the Universe w 85. Nie jestem wielkim fanem tych płyt. Chociaż, jeśli ktoś lubi tradycyjny europejski heavy z jednej strony i power speed z drugiej strony, może Nightmare polubić. To było trochę granie amerykańskie, trochę holenderskie. Dobra gra gitarzystów, a jednak w tym wszystkim czegoś brakowało. Ma się wrażenie, że ten zespół mógł osiągnąć znacznie więcej niż zaprezentował na tych płytach. Zwłaszcza na tej, na której zaśpiewał Jean-Marie Bois. Pamiętacie go, kiedy mówimy o zespole Bronze, do którego później odszedł. Z jednej strony ten zespół unikał prostackiego grania czy jakiś średnich temp. To było umiarkowanie szybkie granie.
A jednak we wszystkim wyczuło się pewną przeciętność, jakby muzycy nie wierzyli w sukces i nie potrafili wykrzesać ciebie tej większej iskry, jakby większej pary, żeby dotrzeć do szerszej świadomości słuchaczy. Kapela rozpadła się w 1987 roku, później wróciła w 2001, nagrywa do dzisiaj. Na początku to było takie włoskie granie na płycie Cosmovision w 2001. W ogóle perkusista objął mikrofon z nie najgorszym skutkiem. Później takie płyty jak The Burden of God czy The Aftermath podchodziły pod granie w stylu Icef, Metal Church, Eidolon, co tam jeszcze, Seven Witches, Tadmorose, generalnie granie ok, ze skłonnościami do dobrego, całkowicie niezapamiętywalne, przepraszam, wylatujące z pamięci. Zostały nam trzy zespoły. Bardzo lubię tą płytę. Zespół Lust Will Never Die, rok 1988, kapela z Reims, po wydaniu trzech demówek z wokalistką Sharon Adams muzycy postawili obok niej za mikrofonem Freda Williamsa, który momentami przypomina fałszującego Marka Sheltona, i z dwójką wokalistów nagrano własnym kosztem jedyny album, sygnując go logiem nieistniejącej firmy Leslie. Zaskakiwał amerykańskim podejściem do heavy, power, speed metalu, w którym pojawiają się nawet wpływy Manowar. Posłuchajcie sobie takich kawałków jak The Ultimate Fight czy I Am The Death. Wszystko połączono z rodzinnym graniem z poznaku Warning czy Sortilege. Jedynym potknięciem, kawałkiem, którego nie lubię, właściwie zupełnym nieporozumieniem, był podany popowo refren Deep in the Dark. Zespół rozpadł się w maju 90 roku i nie nagrał nic już więcej. Jednym z lepszych zespołów francuskich tego okresu High Power. Kolesie pochodzili z Bordeaux. Powstali w 77 i aż 6 lat zajęło im wydanie debiutu, które widzicie tutaj. 83 rok. Płyta High Power. Dosyć przeciętny. Chociaż sporo działo się w choćby 8-minutowym O Franz Charnel, na czele z ponurym, walcowatym riffem, wyciszeniami z różnymi tonacjami wokalnymi oraz grającymi ze sobą unisono gitarą i fortepianem. Również niezły Common Dam z organowo-gitarowym motywem, pewien nostalgiczny, mroczny podany klimat. Coś dla fanów Ostrogoth, Riot, Judas Priest tego okresu. Lepszym albumem był drugi album tego zespołu z 1986, Les Violons de Satan, Skrzypce Szatana. Ten album, jedno z najwybitniejszych dokonań francuskiego metalu lat 80. Mocne, surowo brzmiące numery, sprawny duet gitarzystów, w którym nie zabrakło pomysłów na interesujące zagrywki solówki, odpowiedni nacisk na granie w średnich tempach, na klimat. Były tu takie petardy jak Avocat czy Rebel. Były solidne marszowe numery jak Tytułowy czy Le Dernier Assault. Była też udana balada Perle Sang en la Sierre. Najsłabsze ogniwo High Power, głos wokalisty Patryka Malbosa. No ale specjalnie się nie będę nad facetem zmęcał, bo zszedł już z tego padołu łez zwanych ziemią w październiku 91, po prostu umarł. Dyskografię uzupełnia koncertówka z roku 99, wydana w 99, zebrała zlepki starych koncertów z roku 84 i 87. I na samym końcu, pewnie niewielu z was to dziwi i będzie dziwić, i wielu pewnie potwierdzi mój wybór, że najlepszym zespołem metalowym z Francji lat 80. był Sortilège. Absolutny numer jeden. Powstali w Paryżu jako Bloodwave w 81 roku.
Nazwa oznaczała Czary. Debiutancka epka zbierała 5 niezwykle zgrabnie zagranych utworów, mieszających głównie różne kapele z wysp. Był tu i Iron Maiden, i Tigers of Pantang, i Tank, i Judas Priest, i Angel Witch, i Diamond Head. Także od samego początku jednak pod tym wszystkim zaakcentowano własną oryginalność. Zespół posiadał bardzo sprawny duet gitarzystów. Zresztą trzeba wymienić skład. Wokalista Christian Augustin, dwóch gitarzystów, Stefan Dumont i Didier Demarjean, basista Daniel Lapp i perkusista Bob Snake Dumont. Ten duet gitarzystów wyciągnął naprawdę świetne solówki już na tej epce. Warto podkreślić francuskie teksty, które były siłą Sortilège. W takich kawałkach jak Gladiator czy Amazon. Augustin okazał się na starcie niesamowitym wokalistą, potrafiącym z łatwością zbudować odpowiedni nastrój i dysponujący wieloma skalami. Jednak tą epkę przyćmiewa, bardzo dobrą epkę, wybitny album Metamorphose, rok 84. Absolutna biblia francuskiego metalu. Sortilège zaprezentował tutaj chwytliwą melodyjność przy jednoczesnym wykorzystaniu specyficznego, brudnego brzmienia. Dyers, Majesty, te kawałki po prostu zamiatały. Po przyjęciu z jednej strony oblicza odpowiedzi na dokonanie z Wysp Brytyjskich, Sortilège zaprezentowali jednocześnie coś, czego nie można było uświadczyć w żadnym innym kraju niż Francja. I o tym mówiłem na początku pierwszego wideo i na początku tego wideo. Chodziło o jedyny w swoim rodzaju pazur znamionujący francuski heavy oraz w tym przypadku obłędny, przeszywający na wylot wokal Augustina. Świetna płyta w całości. Absolutny numer jeden dla mnie w Francji. Zespół wydał jeszcze jeden album, L'Armes de Hero, w 86 roku. Zawierał materiał na równie wysokim poziomie co Metamorphose, ale jednocześnie lżejszy, bardziej uporządkowany, nie prący tak do przodu, mniej pędzący i jakby wykazujący pewne skłonności do skomplikowania brzmienia. Wszystko zaczynał klasyczny heavy w postaci La Harde Tordus, lekko akceptowy, później piękna balada Quand on vogue rêve, szybka galopada Messenger i nadzwyczaj ciekawy Mourir pour une princesse. O ile z Metamorphose można było wyciągnąć poszczególne kawałki, każdy był killerem, tutaj tej płyty broniło się lepiej jako całości, monolit. Niedługo później Sortilège poszli w rozsypkę. Na początku lat 90. pojawiały się anglojęzyczne wersje płyt Metamorphosis i Hero's Tears, które wydała wytwórnia Steamhammer Records. I jeśli ich posłuchacie, to zrozumiecie, dlaczego to właśnie francuskie teksty stanowiły osiłek kwintetu. Nie chodzi już nawet o taki śmieszny wokal Augustina. Po prostu numery w rodzaju zangielszczonych Alien czy Elephant Man wywołują lekki uśmiech politowania. W 98 roku wytwórnia Axe Killer Records wydała wszystkie płyty w formie jednego boksu. W styczniu 2017 No Remorse wydała debiutancką epkę z 4 bonusami, a także Metamorphose w wersji dwupłytowej, na które wrzucono aż 27 kompozycji w różnych wersjach. Polecam tą wersję, świetnie brzmi. No cóż, no zespół się rozpadł. Bob Dumont bębnił w Demonize. Gitarzysta Stefan Dumont i basista Daniel Lapp grali krótko w heavy metalowym projekcie Bliss. Ale pojawia się tylko dymówka w 93 roku. No i tyle. Sortilège, absolutny numer jeden.
francuskiego metalu. Obiecałem wspomnieć o późniejszych kapelach. Scena francuska obecnie bardzo rozczarowuje, kuleje w porównaniu do innych, podobnie jak brytyjska. Jest całkowicie praktycznie w zaniku. Jest kilka tylko zespołów, które jest warte uwagi. No i a szkoda, bo przecież jak widzicie, tych kapel w latach 80. było multum. No i gdzieś ta metalowa inwencja francuskiej młodzieży się rozmyła. Wspomnę zespół Blast Dead. Oni w 94 roku wydali płytę Come Into My Night. Grających jak H-Bomb, ADX i metal niemiecki. Tam grał gitarzysta z Venin, o ile dobrze pamiętam. Bardzo dobry euro power metalowy Heavenly. Bardzo dobry zespół grający neoklasyczny, symfoniczny power prog Adagio. Wspominałem już wcześniej o Lone Wolf, który wspaniale podrabia Running Wild. Co tam jeszcze? Doskonały power speedowy zespół Elvenstorm. Bardzo dobry power progresywny zespół Alchemist. Trash defowy No Return, godny uwagi. Zespół Falkirk, który grał melodic, symphonic, prog power, coś takiego. Wart także wspomnienie zespół Northwinds, wzorujący się na sabatowym graniu, takie retro-dumowe brzmienie. Natomiast poza tymi zespołami generalnie Francja no, nie prezentuje obecnie niczego wartego uwagi. Mam nadzieję, że któraś z tych kapel wam się spodoba. Polecam sięgnięcie po francuskie granie. Zwłaszcza Sortilege. Widzimy się wkrótce.